Witam w części trzeciej. Generalnie co się dzieje, musimy wykonywać kilka zadań, otworzyć nową lecznicę, mamy ten dół na ciała, jest w trakcie budowy, dopilnować, żeby w domach było ciepło, już to już jest zakończone i teraz będzie, powinno być lepiej, właśnie tylko za 4 godziny już ludzie powinni być zadowoleni z tego względu, ale mimo tego, że to zostanie wykonane, te zadanie, zbliża się czas, że znowu 10 stopni będzie mniej, poniżej zera i dojdzie do minus 40, także znowu będą problemy. To jest niekończąca się opowieść. Skauci wracają, także tu mamy jakiś plus, szczególnie jeżeli chodzi o żywność. Także może właśnie ten etap, właśnie jak będzie minus 40, uda nam się przetrwać po prostu w jakichś normalnych warunkach. Nie będziesz tak źle. Super! Mamy i ludzi do pracy, czyli znowu dom. Mamy akurat drewno, czyli mamy za co to wszystko robić. Drewno jest na jakimś wysokim poziomie, ale to tylko chwilowo. Dlatego, że zaraz będzie badanie, zaraz będzie budowa. Wszystko za pójdzie na domy. To jest właśnie to. Tutaj sobie wystawimy w taki sposób. Nie będzie tego za dużo, nie będzie tego za mało. Jakoś to trzeba uważać, żeby nie wydać za dużo też wszystkiego na raz. Kolejną lecznicę muszę zrobić mimowolnie w tym momencie, ponieważ mimo wszystko chorych może przybywać, niestety. Też dajemy tutaj w tym. Czy ja tutaj budowałem tu w dobrym miejscu, czy nie? A zobaczymy. I tak tu pacjenci są, przychodzą i tak. Droga tutaj oczywiście poprawimy. Szczególnie, że właśnie teraz drewna jest. Wysyłamy znowu gości, żeby sprawdzili te obserwatorium. To jest ciekawe, może jakieś miejsce, może tam będzie. Może się czegoś dowiemy. Ludzie z żarciem wracają. Dobrze, pięknie. Akurat wszystko trafiło się na noc, czyli dużo ludzi jest wolnych do wybudowania potrzebnych nam budynków. To jest akurat dobre. Obietnica spełniona. Teraz będzie z tymi chorymi. Też po prostu staram się jak najlepiej tutaj wszystkim zarządzać. Tu już ktoś właśnie z ciałem, będzie z noszami, czy z ciałem podąża do miejsca. I co jest ciekawe, i właśnie to mam już od razu odpowiedź na z poprzedniej części, mnie ciekawiło, po co te ciała później mogą być użyte. To najprostszy sposób pozbywania się zwłok, właśnie zrobienie tego dołu, ale trzeba je trzymać z dala od stref ciepła, bo inaczej zaczną gnić. Po wprowadzeniu prawa przeszczepy narządów można z tego po prostu, z tych ciał otrzymywać organy. Czyli jednak medycyna. O, tu jest właśnie jeszcze ciekawostka, nasz robocik za każdym razem po pracy, ma jakoś po prostu swoje ograniczenia, można upgrade'ować, można tam jakieś zrobić jakieś dodatkowe badania. Na razie zbyt biedni jesteśmy na to. Ale jest tutaj tak, że on po prostu przychodzi się naładować swoją energię. Fantastyczny pomysł, naprawdę pozytywnie jestem nastawiony, jeżeli chodzi o takie sprawy w tej grze. Jaki jest czas naszych zmagań? Znowu ktoś tam marudzi, ktoś gotuje, ktoś tutaj ma za dużo chorych, także tutaj musimy tak dać im więcej lekarzy. Pokazane było, że tutaj w swoim miejscu są, nie wiem dlaczego. Jest wystarczająco dużo domów. Nie pracuje na ulicę, dobra, to zrobimy tę ulicę teraz tutaj. Jeszcze w tą stronę tak samo.
przynajmniej. Znowu minus 40. Bardzo fajnie, możemy tutaj sobie na węzeł rzeczy tutaj pozwolić w tym okręgu. Jakoś to będziemy tutaj w jakiś sposób to łączyć. Mniej więcej, żeby było tak samo. Tu powinno być dobrze. Nawet jeżeli to jest bliżej, w sumie powinienem to o jeden poziom dalej to postawić. Ale z drugiej strony poprawić tutaj może klimat, jest naprawdę dużo mieszkań, budynków, które są potrzebne. Może się akurat to w jakiś sposób zwróci później. Myślę, że teraz jest najlepszy czas, żeby kolejny warsztat wybudować. Naprawdę dużo jest tych technologii do opracowywania. Zrobimy go sobie tutaj. Będziemy zwracać uwagę coraz większą na jakieś wydobycie. No i do roboty. Przyspieszamy. Możemy sobie oddalić do tego nie za daleko i wiesz, zobaczymy, czy komu gdzieś brakuje ludzi do pracy. Tutaj możemy dorzucić sobie pracownika w wydobywaniu tego węgla też. Na pewno się to przyda. Na razie liczba ciał jest tylko jedna, także naprawdę chyba całkiem dobrze tutaj idzie. Naprawdę polecam, żeby zapisać sobie grę od czasu do czasu. Tu są tutaj dobre autosave'y, ale żeby być bardziej, żeby pamiętać mniej więcej w jakim miejscu się jest, to żeby sobie właśnie save stworzyć. Tutaj robot naprawdę dobrze się zachowuje, jeżeli chodzi o pracę, ale jest za tego drewna mamy wystarczająco dużo. Teraz muszę szybko podjąć decyzję jakąś. Wiecie, pies mi się kręci, nie mogę się skupić. Na. Czy go lepiej by było wysłać przy pracy przy stali w hucie? Było mi się wydaje, że to dobre. Budujemy drugą. Drugą hutę, mamy miejsce, jest tutaj właśnie specjalnie droga, ale co musimy tutaj wstawić, żeby dobrze tutaj to wszystko prosperowało? Właśnie tak możliwość, żeby on mógł się naładować, żeby on nie miał zbyt daleko do tego wszystkiego. Także znowu ta produkcja będzie mogła być wznowiona, przynajmniej chwilowo. Mamy ludzi do roboty, tak wszystko działa jak należy. Zamiast baraków, na pewno, tak jak mówiłem, zwrócić uwagę trzeba na żywność teraz. Mi się wydaje, że to jest naprawdę najwyższy czas. Tutaj damy max ludzi do warsztatu kolejnego. Nie można o tym zapomnieć. Wybudować budynek to jest jedna sprawa, ale żeby wysyłać ich do konkretnej roboty, to jest drugie. Skauci mają coś, ocalali kolejnych mam ludzi. Tutaj bardzo ciekawie. Czyli najważniejsze jest pierwsze zdanie. Zamiast astronomów spotkaliśmy część naszych zaginionych. Mówią, że przybyli tu w poszukiwaniu pomocy, ale znaleźli tylko trupy. Czyli znowu albo możemy ich zaprowadzić, albo najlepiej ich wysłać, albo nawet możemy ich zostawić samych sobie, co oczywiście skończy się bardzo dla nich źle. W tym wypadku mam ręce do pracy tam, nie muszę się spieszyć, nie mają żadnych zasobów ze sobą, wysyłamy ich do miasta samych i wysyłamy oczywiście naszych zwiadowców do następnego miejsca, żeby zobaczyć, co tam się konkretnie dzieje. Dobre newsy są takie, że temperatura wznośnie o jeden poziom, ale to zawsze jakiś plus w najbliższym czasie.
pies jest bardzo ważny tutaj. Upomina się o swoją uwagę. Co należy tutaj, należy na następne zwrócić uwagę? Ten brak skład zasobów. Jest to chyba dobry czas, żeby taki budynek tutaj sobie dodać. Będziemy mogli więcej tego węgla mieć ze sobą. Wydobycie. Nie wiadomo, co się dalej będzie dziać w grze. Finish your labors, people. The work day is up. Fajnie. A maszyna oczywiście dalej robi swoje. Tylko że my ją będziemy tutaj przyłączać. Zrezygnujemy, wyłączamy ją z tartaku. Dobrze, naprawdę pies im nie przeszkadza. Jedyne co, jeżeli ktoś zacznie dzwonić albo ktoś zapuka, coś przerwie, tak jest, to wtedy też szczekanie to jest normalnie. Żeby sobie pogadać, ale czasami to się zdarza w złym momencie. Tutaj akurat nas teraz stać, żeby ten generator mieć funkcjonujący. Jeżeli robot będzie pracował w tej hucie, tutaj wysyłamy go od razu, to na pewno warto będzie tutaj jakichś mieszkańców dodać, jakieś zdrowie. Na razie, jeżeli chodzi o żywność, nie będę myśliwych robił, ale muszę tutaj pamiętać o tym wszystkim. Czyli rozrastamy się, prosperuje to nawet nieźle. Jeżeli się tylko skład zasobów wybuduje, bardzo proste opcje, bardzo rozsądne, trzeba zwrócić uwagę, co tu chcemy zaoszczędzić. Uważam, że możemy wybrać tylko jeden. Tutaj na pewno teraz, w tym momencie, drewno nam się przyda i dodajemy maks pracowników w tartaku. Tu jeszcze nikogo nigdzie już nie brakuje. Idzie nam o wiele lepiej niż się spodziewałem. Nie, za pierwszym razem zagrałem, to bardzo szybko była przegrana, bo tu jest jakiś... No wszystkiego cały czas brakowało. Nie było takie to naprawdę aż tak proste. I tutaj duży problem właśnie był z chorymi i z żywnością. I co chwilę coś komuś było zimno. Minus tylko 40, nie rozumiem dlaczego. Panie jeszcze za 3 godziny będą zwiadowcy coś mieli. 11 godzin do przybycia większości ludzi. Zobaczymy, ile wtedy domów będzie trzeba postawić. Jednak bym chciał naprawdę zrobić lepsze domostwa. Teraz nas troszeczkę na to nawet stać. Badania też idą o wiele szybciej, bo mamy dwa warsztaty uruchomione. Przyspieszamy grę. Mamy główny nasz cel to poszukiwanie właśnie kolejnej osady. Zobaczymy, co tam się teraz dzieje. Miejsce wypadku. Los zapomnianych. Czyli różne ekspedycje, które były może wcześniej, czy w jakimś trakcie, po prostu się stało jakaś katastrofa, że nie udało się ekspedycja, że zamarzli. No, śnieliśmy. Skrzynie rozrzucone po śniegu. Za pojazdami ciała. Czyli tak w skrócie. Nic nie można ich zrobić, nawet pochować. Bierzemy po prostu zasoby. To jest i tak zawsze dla nas plus. Jakby cokolwiek się tutaj miało dziać. I decydujemy się na podróż do jaskini. Także fajnie, że tu jest kilka takich miejsc, gdzie można coś zrobić. Oczywiście dla niektórych graczy tutaj może być tak nudniej, za mało akcji.
ale tu naprawdę polecam wejść do opcji, zobaczyć sobie jakiś wskaźnik takiego niezadowolenia ludzi bardziej marudzących, czy mniejsza ilość surowców można sobie ustawić, to wtedy będzie bardziej polegać na prawach. Naprawdę wszystko i tak dobrze idzie. Nadzieja jest całkiem spora. Opieka medyczna bym chciał oczywiście poprawić. Zimny dom. Nie wiem, o co im chodzi. Zobaczmy. Aha, no tak, za ciepło nie ma. Jak jest minus 40, to jednak jeżeli dodatek jakiś nie będzie do tego generatorów, do tego większego, głównego i czy mniejszego, to oczywiście będzie o wiele zimniej w rejonach. I aczkolwiek nie mam zamiaru tutaj przeciążać czegoś i panikować, bo mówię, przed chwilą mieliśmy węgla na maksa, teraz już nie ma. Oczywiście nie mega na czerwono, teraz jest problem z żarciem i na tym wolę się skupić. Naprawdę najbardziej to chodzi mi o badania. I w tym wypadku będzie można się skupić na jakichś nowych możliwościach, jeżeli chodzi o ludzi. Ułatwić im robotę i tak dalej. A przyspieszamy. Głównie właśnie chodzi teraz, żeby się skupić na badaniu, czy na ludziach, którzy dotarli znowu do osady. Na szczęście mamy tylko 9 bezdomnych. Mamy już teraz budynek, jedzie, pies mi teraz wchodzi, teraz na nogi, jej, duna. Już chcesz iść? Już ci się znudziło nagrywanie? Ojej, no, uciekaj. Daleko nie zajdzie, bo się boi tego chroma key, tego green screena za mną. Kudło oczywiście pozostawione na pamiątkę dla mnie. Aha, żarcie, już zgubiałem żywność. Tutaj cieplarniane. Tutaj rdzenie parowe trzeba na to zużyć. Wykorzystamy i wbudujemy ten budynek tutaj, żeby sobie wykorzystać w dobry sposób to miejsce. Trzeba mieć temperaturę jakoś mniej więcej w porządku. Uprzedzanie jest o wykorzystaniu rdzenia parowego, bo zauważcie, że mieliśmy tylko 3, teraz mamy już 2, naprawdę one są rzadkie, to nie jest tak, że można je sobie znajdować co chwilę, przynajmniej na tym etapie gry. Zobaczymy, jak będzie później. Kolejne badanie. Tak, wiele lepsze te mieszkania chcę zacząć robić, bo tutaj jest naprawdę same namioty, to tak naprawdę. Ja myślałem, że to są jakieś... że na początku, jak pierwszy raz zobaczyłem grę, sądziłem, że to jest takie jak w Brazylii, w jakiejś biedniejszej dzielnicy. To jest jakieś zadanie, mało co mnie przeoczył. Kobieta w żałobie. Przy grobie w śniegu siedzi kobieta, która szlocha z rozpaczy, trzymając dłoń swojego zmarłego męża. Może trzeba było jednak zgodzić się na godne pochówki. I tak, jeżeli uważam, że jeżeli zrobimy wyjątek i pochowamy go, niezadowolenie nieznacznie wzrośnie, ponieważ jak można wyjątek robić, nie jest to nieuczciwe, żeby jedna osoba była bardziej faworyzowana w takich sytuacjach do przetrwania niż inny. Zrobiło, co było konieczne i to jest tyle w temacie. Nie ma zbytniej coś litości. O, tutaj też bym coś przegapił. A to także dotarli nowi przybysze, to już wiadomo, to już właśnie cały spęd. I tutaj zaczyna się małe kółko. Żarcie! Dawać żarcie, gdzie jest żarcie? Tak było w Match of Empires, to było w Night in Matches, taka gra fajna, strategiczna, polegająca na rozbudowie. Ona była... ojej, dobrze tego nie widać. Kudłów od groma na mnie teraz. Tam było tak rozbudowane do przesady. Było naprawdę ciężko, żeby wyżywić nie tylko społeczeństwo pracujące, ale jeszcze do tego, żeby wyżywić armię. I jednostek naprawdę było trzeba dużo. Bardzo fajna gra. Szkoda, że nie zrobili części przykładu trzeciej. Poprawić mniej więcej błędy, rozbudować to jakoś, na pewno są te gry popularne. Aczkolwiek dobrym newsem jest tak dla wszystkich ludzi, którzy lubią strategię, że pracują na Settlers 4. O ile dobrze się nie mylę, 4 czy 6, czy które to już tam w zemkach chyba. Ja już naprawdę nie wiem, która to była liczba.
chyba mam trójkę, czwórka wyszła, piątka, różne dodatki, różne te nazwy były. Można się łatwo pogubić. Ale wiem, że nowa gra ma być zrobiona. Także to są już dla fanów Splatoonów na pewno będzie jakiś dodatek. Zauważcie, że używając tej maszyny przy robieniu drewna, stali, przy organizacji takiej ogólnej, naprawdę jest to tutaj jakiś plus. Nie będziemy robić żadnych głupich namiotów, już będziemy się starać używać odpowiednie tutaj jednostki. Teraz jeżeli chodzi znowu o te żarcie, tak, ja naprawdę wolę tutaj stracić kolejny rdzeń i podjąć te ryzyko, niż żeby teraz mi tu wszyscy głodowali. Na razie tu pokazanych trzech, ale żarcie jest na zero. Jest naprawdę duża liczba ludzi. Wszystkich za wysyłam do roboty. Bo tutaj nie ma zmiłuj się. Budynki będą zrobione, to od razu się zacznie robić coś nowego. I teraz naprawdę czekam na poprawę tej pogody. Jeżeli ktoś coś nie wie, jakie jest budynki, co należy z nimi robić, tutaj można sobie oczywiście włączyć samouczek, zobaczyć, poczytać trochę, co możemy zrobić lepiej. Oczywiście obejrzeć sobie filmiki na YouTubie też jest fajnie, w zależności co mamy do roboty. Sam tak robiłem, wracając po pracy, mogłem sobie obejrzeć fajną grę, jeżeli nie było czasu, żeby grać samemu. Człowiek zmęczony nieraz i brak też kasy, żeby tak mieć te wszystkie tytuły. Bo jak mówiłem chyba w pierwszej części, że tych gier, niektórych naprawdę wychodzi za dużo, za często. A, zobaczymy. Mam nadzieję, że się to tutaj poprawi. Jednak jest temperatura w dalszym ciągu chłodna. Czyli wyrobienie tego czegokolwiek tutaj nie przyniesie tutaj jakichś efektów. Zobaczymy, jak będzie dzień pracy. Skauci od razu już mają coś tutaj, jakieś wiadomości. Kolejnych ocalonych. No i tu jest takie ale. Są niedźwiedzie, którzy chcą pożreć właśnie ludzi w jaskiniach. Czy mamy zaatakować niedźwiedzi? Oczywiście nasi skauci prawdopodobnie zginą, ale jakichś nowo ludzi będziemy mogli przysłać do miasta. Możemy ich zostawić się w spokoju, oczywiście tamci zginą. Albo tutaj będzie podjąć takie ryzyko. I teraz niby to jest oczywiste, powinniśmy im pomóc, ale ze względu na wyżywienie takiej ilości ludzi trzeba zrobić też coś w jakimś innym stylu. Ciężki wybór. A, zaryzykujemy, atakujemy. Ludzie z jaskini oczywiście pomogli w ataku, dołączyli do nich, wspólnymi siłami udało się przegonić zwierzęta, następnie wszyscy razem wyruszyli w kierunku miasta. Fantastycznie, czyli nasi zwiadowcy przetrwali atak. Jest to taki plus. Mamy jakieś tam surowce z tym, mało żywności, ale coś jest. Myślę, że następnym miejscem, które pójdziemy, nie będzie kopalnia, ale będzie od razu kolejna część kampanii, którą musimy odkryć, zobaczyć co tam się dzieje. Dalej będzie poprawa temperatury, zobaczymy ile tutaj ludzie będą mogli wyprodukować rzeczy. No dawaj czadu. Chłodno, na razie jest chłodno, zobaczymy jak to się wszystko zmieni. Znośnie. Zauważmy, że im więcej takich miejsc węzłów grzewczych robimy, generator i cała reszta, to oczywiście większe zużycie tego węgla jest. O tym nie można zapominać. Cały czas trzeba zwracać uwagę na to, żeby tutaj zbierano.
jest tutaj znośny. Mamy troszeczkę szczęścia, jak jest na plusie, przepraszam, na plusie, jak zwiększyła się temperatura z minus 40 na minus 30 stopni Celsjusza. Nie możemy zapomnieć, chorych już mamy 33, głodujących 8, bezdomnych w dalszym ciągu jest również kilka osób. Także na pewno zwracam uwagę wtedy następnie na budynki. I tu będzie trzeba zrobić znowu coś na przód, żeby zrobić albo jeżeli chodzi o medycynę, albo żeby zwrócić uwagę na może nie lepsze wydobycie tego węgla przez bielactwo znowu. Coś zobaczymy, jakie będziemy mieli opcje dostępne. Chyba jednak żarcie. Te dwa budynki tutaj nie dają za dużo. Bo tutaj jedno, ja kiedyś myślałem, że trzeba więcej kuchni wybudować czy coś, ale jednak ta kuchnia, ona się spokojnie wyrabia, bo nie ma za bardzo i tak tutaj właśnie surową żywności. Oni przerabiają surową żywność na normalną i tu jest jakiś, to jest taki problem, że jeżeli nie mamy gotowych racji żywnościowych, to wtedy surowo, oni jedzą surową żywność, są niezadowoleni, zresztą i tak są niezadowoleni. Ale teraz jedynie na medycynę i tą decyzję, którą podjęłem. Dobra, lecimy dalej. Surowce. Więcej zwiadowców na razie chyba nie potrzebujemy. Zwiększa moc generatora. To chyba sobie teraz jeszcze damy spokój. Wydobywanie węgla. Kopalnię możemy zbudować. Możemy tutaj sobie zwiększyć poziom, jeżeli chodzi nie tylko o węgiel. Ale o tartak. Maszynę drążącą możemy jakoś wybudować. To też podejrzewam, wygląda ciekawie. Skład zasobów albo zainwestować sobie na kolejny poziom. I tak właśnie zrobimy. Nas jest akurat stać. Widzę, że jest i stal, i jest drewno w naszym takim wyższym poziomie, to dlaczego nie iść na coś wyżej i patrzeć przyszłościowo? Oczekujący ci zwiadowcy, tutaj jak mówiłem, wyślemy ich na. Musimy nakliknąć na nich wtedy. Trochę im to zajmie czasu, żeby tam dojść. Dlatego czasami się nie opłaca, żeby się cofać i znowu iść. Też bardzo ważne. Należy na to zwrócić uwagę, na jakim poziomie się gra i wtedy decyzje są o wiele bardziej odczuwane. Ja gram na poziomie średnim, normalnym chyba. Zresztą dalej, chciałbym zobaczyć, czy jest tutaj teraz możliwość wglądu do tego. Nie, bez samouczków. Chyba tutaj na razie nie ma takich informacji. To później przy okazji sobie zobaczę. Ale taka podstawa, na pewno to nie jest na minimalnym, na najłatwiejszym poziomie. To by było nie, to by za bardzo tej ciekawej gry chyba nie było. Budynki, fajnie, właśnie baraki. Czyli widzicie, tutaj już 20 drewna i 10 stali coś takiego kosztuje. Możemy sobie upgrade'ować to, co tutaj jest i wtedy koszty drewna są niższe. Także to na pewno jest jakiś plus. Po co mamy stawiać nowe, jeżeli możemy tutaj zapewnić jakiś byt przy starych? Ale z drugiej strony, przynajmniej jeden, albo nawet dwa budynki tutaj w tej okolicy chcę postawić, zobaczyć jak to tutaj będzie. Zmieniamy wszystko tutaj w obrębie. Koszta bardzo duże, uważam, że tyle na razie starczy. I zauważcie, że tutaj jest 144 teraz bezdomnych. Im więcej szybko będzie tutaj nabudować, tym się to zmieni. Bo tak inaczej to by była katastrofa. Gdyby mnie pewnie wykopali z tego miasta. W razie nie ma co zbierać, zobaczymy jak to będzie później szło. No, uważam, że miasto wzrasta i prosperuje.
właśnie przez to, że jest ich tyle bez normalnej pracy, oni mogą się skupić na budowie, bo jest teraz generalnie czas pracy, czyli wszyscy inni zapierdzielają w swoich miejscach tak, jak powinni. Miejsce na zasoby się zapełniło. Teraz musimy zobaczyć, co tu jeszcze możemy wykombinować. Trzeba myśleć przyszłościowo znowu. Żadnych baraków zbieraczy nam nie potrzeba. Z tego, co dobrze zrozumiałem, to barak zbieraczy jest wystarczony dwa nawet na taki jeden młot węglowy. Jak jeszcze zwiększymy sobie badania w tym okręgu, to już w ogóle. To może być bardzo wszystko ciekawe. Trzeba czekać na technologię jeszcze troszeczkę. Ale budynki, to jest teraz tutaj ważna sprawa. Zbyt mało łóżek dla chorych. Znowu z nimi będą jaja. Żadnych obiecanek, teraz nie będę się tym zajmować. Może mi tam niezdrowienie leciutko wzrosnąć. Ja mam to gdzieś w tym momencie, bo wolałbym zrobić i skupić się naprawdę na tych badaniach. Może będzie jakaś możliwość poprawienia tej medycyny. I na pewno budynki upgrade'owane też powinny tutaj jakoś pomóc. Głodówka. Mimo tyle posiłków cały czas głodują. Zobaczymy. Przyspieszamy. Na szczęście raptownie to zmniejsza się ilość właśnie bezdomnych. W dalszym ciągu nas stać na upgrade'y, robienie tych mieszkań, to kontynuujemy. Przyspieszamy. Już się znowu 44. 24. Przynajmniej żyjemy, niewielu ma na szczęście. Jak dla mnie moglibyśmy jeszcze tak pociągnąć? No, czyli zadowolenie jest całkiem dobrze, bo ta nadzieja jest jednak cały czas w takim balansie, że jest... nic się nie dzieje. Niezadowolenie jest w dalszym ciągu, jeżeli chodzi właśnie o tę zignorowaną jedną prośbę i opiekę medyczną, na czym naprawdę chcemy popracować teraz. Zobaczymy, jakie będą opcje przy kolejnym właśnie drzewku technologicznym. Jest to taka bardziej ciekawostka. Oczywiście kolejny, jeszcze jeden dzień, 16 godzin i zwiadowcy dotrą tutaj do tego nowego miejsca, ale to zobaczymy, jak to będzie się dalej, kontynuacja tego wszystkiego w kolejnej części. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, oglądania innych filmików na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało, że wszystko jest ok, że nie ma żadnych takich konkretnych jakichś błędów. Jeżeli są, to proszę mi o tym powiedzieć, bo dawanie dislike'a to jest jedno. Jeżeli ktoś nie lubi gry, to też nie powinien oceniać mojego wideo. Jeżeli ktoś mu się wideo nie podoba, to może dać tego dislike'a, ale żeby mi przynajmniej dało znać, o co kurde chodzi, tak? Ja chcę, żeby ten kanał się mój na YouTube rozwijał, że więcej filmików chcę naprawdę pokazywać, więcej recenzji będzie w przyszłości. No i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki za Wasze wsparcie i do zobaczenia w kolejnej części.